dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej serii czy na naszym kanale YouTube. Tym razem postanowiliśmy nagręcić dla Was całą serię. To jest pierwszy odcinek serii dotyczącej narzędzi. Narzędzi związanych z obsługą motocykli. Każdy wie doskonale o tym, że prawidłowa obsługa motocykla, prawidłowa naprawa motocykla w dużej mierze zależy od narzędzi. Dziś przygotowaliśmy dla Was odcinek dotyczący głównie problemu, z którym spotykacie się wszyscy, czyli poobjeżdżanych śrub. Śrub poobjeżdżanych w gaźnikach, śrub poobjeżdżanych w pompach hamulcowych, śrub, do których używamy śrubokręta. Zasadniczo śrubokręt, jak wygląda, każdy wie, mogłoby się wydawać, że wszystkie śrubokręty znamy. Tu niestety troszeczkę chciałbym powiedzieć, że smutne. No nie jest to smutne, natomiast świadczy to w pewien sposób o nieprzygotowaniu pewnych mechaników do pracy, bo często, gęsto używamy bardzo złych śrubokrętów i w wyniku czego niszczymy sobie nasze śruby. Oczywiście wszyscy zganiają na to, że było zbyt mocno przekręcone. Nie, nic bardziej mylnego. Ja zauważyłem, że większość śrub zniszczona jest nie przez to, że były zbyt mocno dokręcone, a dlatego, że używacie złych śrubokrętów. Wszyscy wiemy doskonale, że mamy różne typy śrubokrętów. Wszyscy znamy śrubokręt płaski. Tutaj nie będziemy o nim w ogóle wspominać, bo jest to, powiedzmy, bardzo rzadko spotykany obecnie w nowoczesnych pojazdach śrubokręt. Natomiast jeżeli chodzi o śrubokręty, tą drugą grupę, nazywamy ją potocznie śrubokrętami krzyżowymi, krzyżakowymi, różnie to ludzie na to mówią. Natomiast jak dobrze, co niektórzy wiedzą, je też dzielimy. I takimi standardami, które bardzo często spotykacie, będzie Posi Drive, czyli taki śrubokręt, który ma jakby nie 4 wypustki, a 8. Jest on bardzo często stosowany przy drewnie, stosowany przy pracach remontowych. Jest to śrubokręt, który w motoryzacji praktycznie nie występuje. Kolejnym standardem, i tutaj wszyscy używamy go w motoryzacji bardzo często, natomiast nie zawsze jest on właściwy i tutaj chciałem Was na to wyczulić, jest standard Philips, oznaczany w skrócie PH. Oczywiście wiemy o tym, że mamy kilka rozmiarów tych śrubokrętów, jeżeli chodzi o ich tutaj to główny element służący do wkładania w śrubę. Gdzie jest problem? Philips to nie jest właściwy śrubokręt do obsługi motocykli, głównie motocykli japońskich. On nie pasuje. On jest najpopularniejszym śrubokrętem. Wszyscy je używacie, wszyscy je stosujecie, ale on nie powinien być stosowany przy motocyklach. On nam po prostu nie pasuje do śrubek. Jeżeli włożycie sobie do śruby taki śrubokręt, bez względu na to, jaki nie weźmiecie rozmiar tego śrubokręta, on zawsze będzie luźny. To jest bardzo prosty test. Wkładamy go do śrubki, puszczamy. Wkładamy go do śrubki, próbujemy go ustawić i puszczamy. On wypada. Jeżeli przyjrzymy się tym śrubom, bardzo często wyglądają one w ten sposób jak ta. Są poobjeżdżane, często gęsto już ponacinane. Tak naprawdę zganiamy znowu to na to, że one były zbyt mocno dokręcone. Nie, nie były zbyt mocno dokręcone, a my dobraliśmy zły śrubokręt. I teraz bez względu na to, czy weźmiecie sobie śrubokręt, tak jak ten, jakiś taki nie najdroższej firmy, standardowy śrubokręt, czy sięgniecie po śrubokręt już z bardzo wysokiej półki. To jest śrubokręt japońskiej firmy, co ciekawe, Wessel, ale nadal w standardzie Philips. On również nie będzie Wam pasował, on również będzie wypadał. Tu trzeba użyć innego śrubokręta, śrubokręta, o którego istnieniu, co ciekawe, nie wiedzą bardzo często nawet mechanicy żyjący z naprawiania motocykli. To jest standard, który w skrócie nazywa się JIS, czyli Japan Industry Standard. Są to śrubokręty głównie produkowane do motocykli, do urządzeń, do maszyn japońskich. Japoński standard śrubokręta, on ma nieco inne kąty. On ma nieco inne kąty, nieco inną budowę. I jeżeli użyjecie właściwego śrubokręta, zobaczcie proszę, on będzie nam w śrubce stał, on nie wypadnie. To jest śrubokręt, który do tej śrubki pasuje. Dokładnie to samo ma się z większymi śrubami. Jeżeli weźmiemy większą śrubę, one też są bardzo często poniszczone. Też bardzo często ludzie mówią o tym, że tego się nie da odkręcić, bo jest za mocno dokręcone. Znów, jeżeli weźmiemy Philipsa, proszę bardzo, Philips wypada. Philips nie jest w stanie tutaj się utrzymać. Jeżeli weźmiemy właściwy śrubokręt, czyli JIS, proszę bardzo, JIS nam stoi w tej śrubie. JIS pasuje, on nie ma luzów. On spowoduje, że to się pięknie wykręci. Jak mocno nie byłoby dokręcone, jesteśmy w stanie to odkręcić, proszę bardzo. Bez śladu dla śruby, bez niczego. Gdybyśmy to dokręcali albo odkręcali Philipsem, prawdopodobnie byśmy to uszkodzili, objechali. Jak wiadomo, śruba lekko uszkodzona będzie już uszkadzać się praktycznie za każdym razem, aż dojdziemy do momentu, kiedy nie będziemy jej w stanie odkręcić.
Tutaj taka ciekawostka. Bardzo mocno nie doceniamy zestawów narzędzi, które mamy w motocyklach. Bardzo często mówimy, że to jest chłam, że to się do niczego nie nadaje. I faktycznie, większość z tych narzędzi widać po nich, że jest taka na siłę troszeczkę, żeby dało się jakieś proste rzeczy zrobić. Ale tutaj ciekawostka. Macie bardzo często w tych zestawach śrubokręty. Może one nie budzą naszego zaufania swoim wyglądem, no bo wyglądają jak tanie śrubokręty, natomiast mają jedną ogromną zaletę. Spójrzcie, to jest JISK. To jest standard japoński. I te śrubokręty stosowane w motocyklach pozwolą na to, żebyśmy sobie nie objeżdżali, zobaczcie, one stoją, żebyśmy sobie nie objeżdżali naszych śrub. Rzecz niby banalna, a jak widać często, gęsto, tak jak mówię, nawet mechanicy, nie obrażając tutaj nikogo, dostęp do tych śrubokrętów jest bardzo trudny, dostęp do tej wiedzy również nie jest prosty. Co ciekawe, praktycznie nie da się ich kupić w Polsce. Ja szukałem bardzo mocno w Polsce dystrybutora, tylko nieliczni dystrybutorzy, może z dwóch, trzech, do których dzwoniłem, w ogóle znają ten standard śrubokrętów, natomiast wszyscy odpowiadają, nie, nie mam. Nawet jeżeli mają go w katalogu, gdzieś tam, bo mają ogólny przedruk katalogu, podaję im numer referencji, oni twierdzą, że no jest takie coś w katalogu, ale my tego nie mamy. Ja ściągam sobie te śrubokręty z zagranicy, można je kupić bez problemu na eBayu, można je kupić bez problemu, nie wiem, obecnie praktycznie w internecie wszędzie przyjdą. W Wielkiej Brytanii nie ma problemu, klik, macie to za 4 dni. Co ciekawe, to nie tylko gaźniki, słuchajcie. Kolejną śrubką, na której bardzo często mechanicy pozostawiają ślady swojej pracy, czy amatorzy, którzy w tym grzebią, są śrubki z pomp hamulcowych. To jest dokładnie ta sama bajka. Ta śruba, która znajduje się tutaj, ona jest na widoku, one są ładne, one są zasadniczo dość lekko dokręcane, ale również wymagają od Was użycia właściwego narzędzia. Proszę zobaczyć, ja włożyłem śrubokręt LIS i on stoi w tej śrubce. On nie ma żadnych luzów, jest perfekcyjnie dopasowany. To samo, jeżeli wezmę sobie śrubokręt z kompletu. Niby dziadostwo, ktoś powie, bo to takie śrubokręty na siłę, żeby coś tam można było zrobić, ale proszę zobaczyć, on pasuje do tej śruby. I nawet gorszej jakości śrubokręt, ale pasujący do śruby, zrobi nam mniej krzywdy niż śrubokręt, który po prostu do tej śruby nie pasuje. I takim śrubokrętem jest Philips. Tu nie ma opcji. On po prostu nie pasuje do tej śruby. To jest troszeczkę na zasadzie, jak próbowalibyście używać kluczy metrycznych przy motocyklach amerykańskich albo odwrotnie, kluczy scalowych do pracy przy motocyklach z rozmiarami europejskimi. Tak, da się. Oczywiście, że się da. Natomiast to się zawsze kończy w jeden sposób. Objechaniem śrub, zniszczeniem, jakąś katastrofą w formie nie da się czegoś później odkręcić. Słuchajcie, niby proste, a jak widać skomplikowane. Jeżeli chcecie więcej filmików dotyczących narzędzi, dotyczących urządzeń do obsługi motocykli, piszcie, dawajcie lajki, subskrybujcie, nie bójcie się krytyki, krytykujcie, my ją chętnie przyjmiemy. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Mam nadzieję, że dzięki naszemu odcinkowi ocalimy troszeczkę śrub i troszeczkę motocykli, co za tym idzie, przed po prostu nieuchronnym zniszczeniem przez stosowanie złych metod, złych narzędzi. Dziękuję i niebawem zapraszam na ponowne nasze odcinki. Coś na pewno niebawem opublikujemy kolejnego.